No a to jest pojebane, stary, że ludzie w ogóle, niektórzy nie wiedzą, że... Tak, kiedyś był taki beef, SMB z Aspiratio, Śliwa, no. I Bandura byli normalnie Bandura tam... I Białas normalnie tam nawija, że Bandura coś tam przypało i tak dalej, nie? Jakie są twoje relacje z... Ale potem się pogodzili po czasie, nie? I to są ziomki. Nie wiem, stary, kurwa, ja nie wypuściłem singla od 2 lat chyba. A miałeś jakiekolwiek relacje z Step Records? To jest twój stary, nie? Ten beef był... Kiedy to było? 2014? Coś tam miałem, no. Co nie słychać, to powtórzę. Był kiedyś beef SMAP z Aspiratio, jeden z takich pierwszych ich beefów. I tam z Aspiratio był Bandura, bo był od Śliwy. Razem mieli ekipę. I po prostu są takie piosenki, gdzie Biała ściśnie Bandurę i to chodzi o niego. Nawet jako Krakał stary byliśmy zawsze self-made, nie? Ale nie słychać aferka na ciebie, to się pierdolę. Bandura kiedyś był raperem, teraz nie wiem, czy się uważasz za rapera, ale... Tyrać, nie? No, tak. Nie mam, o co chodzi. Dobra, przejdźmy do kolejnego newsa. Tutaj już wiemy wszystko na temat tatuażu Marcysi.